Zaraz wam coś pokażę tutaj u Darka. To jest to, co on odjebuje, to jest jakieś normalnie mistrzostwo świata. Wydawało mi się, że ja na rybach siedząc mam już wszystko dopitolone, ale to, co on robi, to jest mistrzostwo świata. Patrzcie na to. Siemanko, siemanko. No, a dzisiaj nic jakiegoś takiego mega specjalnego. Zrobimy polędwiczki z takimi piecarkami, z papryczką. Będzie dobrze. Taki gulasz się pójdzie, nie? Macie to? Nic specjalnego. Ja na rybach pieprzam puszki, jak mam pachnieć, a on robi polędwiczki z pieczarkami i mówi, że nic specjalnego nie robimy. No generalnie nic się wielkiego nie stało na rybach. Zobaczysz, czarowany. Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Karpiowy Stan Umysłu. Tym razem jestem na przepięknej wodzie, chociaż tu z tyłu za nami jest kanał, bo akurat wieje, więc musimy nagrywkę zrobić przy kanale, ale wierzcie mi, że zaraz za nami jest dzierżno duże. Jestem tu u Darka. Siemanko, siemanko. Witam was serdecznie. Według mnie najlepszy to jeden z najlepszych specjalistów od zbiorników zaporowych. No i taki jest temat tego filmu. Właśnie żeśmy zestawy wywieźli. Jak widzicie, jest fala też. No, ta jesteśmy, fala, jesteśmy na kanale nie dlatego, że chcieliśmy tutaj to nagrać, tak. Bo chcieliśmy oczywiście tą nagrywkę zrobić dla was bezpośrednio na wodzie. Tak, żeby to pięknie wyglądało. Tak, ale wieje bardzo mocny wiatr południowo-zachodni. Klasyka zaporówek, nie? Nagralibyśmy nic. Tak. I tak pomyślałem sobie, jak jestem u Darka, to zrobimy taki film, go trochę za język pociągnę, niech poopowiada mi i wam, jak podchodzi do zaporówek, bo jak sami wiecie, naprawdę ma zajebiste wyniki, jego portfolio jest po prostu... No nie będę mu tutaj kurwa smarował za bardzo. Bo zaraz będziemy, ale, zaraz się czerwony zrobimy, będę musiał mówić, że to od wiatru. Ale generalnie naprawdę. Słuchaj Darko, no dobra, to powiedz mi od razu prosto z mostu. Wyobraź sobie taką sytuację, którą miałeś takich sytuacji wiele, tak? Czyli przyjeżdżałeś na jakąś zaporówkę. Już nieważne nazwy są, nie? Choćby nawet ostatnia, których pięknych ryb połapałeś. I czym się kierujesz, nie? Wiesz, bo ludzie są, wiesz, zaciekawieni, nie? Znaczy wiesz co, akurat tutaj, jeżeli chodzi o mój ostatni wypad na jesień, który był, to nie był też jakiś przypadkowy tam wybór, bo nie będę tutaj tak mówił. To było też miejsce, które zresztą było odwiedzane przez moich znajomych, w którym oni łowili. Aczkolwiek miejsca, które oni mi tam dokładnie podali, ja nigdy tak nie mam. Tak jak zresztą mówiłem, żebym po kimś powielał łowienie i tak dalej. Nakierunkowali mnie mniej więcej, jeżeli chodzi o miejsce, z którego oni łowią, miejsce, które gdzieś tam sobie nęcili i tak dalej. No ale ja od razu też powiedziałem, że robię wszystko po swojemu, poszedłem na swoje miejsca, szukałem wszystkiego tak naprawdę od podstaw. Zresztą osoby, które mnie śledzą, to nawet widziałem wtedy w relacji, bo siedziałem chyba do drugiej czy do trzeciej w nocy w pontonie. Dubałem, stukałem i praktycznie po pierwszych 14 godzinach zameldowała się rybka taka w granicach 19 kg. No właśnie, ale czym się kierujesz, wiesz, bo wiesz, skąd to pytanie, bo... Znaczy wiesz co, jeżeli ja chodzi... jako człowiek, no, o co mi chodzi? Pojawiające się pierwsze, tak. Wiesz, jak ja jako człowiek, szczur śródlądowy, gdzie łapię na mniejszych wodach albo wodach polodówcowych i tak dalej, to jak wielokrotnie rozmawialiśmy, jeżeli nie ma jakichś charakterystycznych górek, to praktycznie obawia się brzeg, tego typu, jakieś cienowiska. Tak. A zaporówka jest inna, bo wiesz... Znaczy nie? Wiesz co, ja ogólnie na każdej wodzie, na którą jadę, to też staram się najpierw sprawdzać, jak wyglądają skale wiatrów. Wiadomo, że najczęściej wiejącym wiatrem w Polsce jest właśnie południowy zachód i wiatr zachodni. Tak więc też patrzę się na to, szukam właśnie takich zatok, szukam miejsc przepływowych, szukam najdłuższych odcinków właśnie trzcinowisk, w których wiadomo, ryba ma cały czas pokarm. To jest to, co mówiliśmy, że ryby pływają z dłuższej linii brzegowej, to jedzenie mają po prostu cały czas. Staram się znajdować stoki i miejsca właśnie, które są po prostu, tak jak ci też mówiłem, na południową stronę ustawione, w sensie do słońca. Czyli są to miejsca, w których na samym początku, czyli już od samej wiosny pojawia się pokarm. Od samych właśnie jakieś kurcze drobnoustroi, po drobne skorupiaki, takie jak kiełże, poprzez ochotkę. No i akurat na wodzie, na której byłem, na tych właśnie stokach było mnóstwo właśnie racicznicy. A inni karpiarze tam nie łapali, nie? Znaczy, do mnie mówili, że miejsce, przyszli do mnie, co to za miejsce, że nic nie złowię. Nic nie złowisz, nie? A ja mówię, ciekawe, ja mówię, bo wczoraj złowiłem rybę 23 kg, gdzieś tam wcześniej 21. No tak, i tak jak to z klasyk, mówię, a to z tego rowu łapałeś, nie? A w rzeczywistości tam ani nie było żadnego rowu, ani żadnego takiego miejsca, wiesz o co. Próbowali tylko odbić piłkę. Tak, gdzieś tam, no ja się też przyzwyczaiłem do tego, ale tak jak też ci mówiłem, staram się, pojawiając się nad całkowicie nowymi wodami, wiadomo, że zbierać gdzieś te informacje. Od szczególnie zaporówka, nie? Bo tak, od ludzi, to jest coś zalane, nie? Więc... Tak, to jest wielkie areo, więc wiesz, nie da się być, kurde, wiesz o co chodzi, alfą i omegą i nagle przyjechać na wodę 1000 hektarów i znaleźć, wiesz, potencjalną stówkę na pstryknięcie palcem. Czasem się to zdarzy z przypadku, wiadomo. Ale gdzieś wcześniej po prostu, tak ci mówię, korzystając z wiedzy, którą miałem od kolegów, którzy już tam mówili, to jest raz. No i tak jak mówię, pojawiając się bezpośrednio już na tym miejscu, to już bardziej te schematy wykorzystywałem swoje. Dobra, a powiedz mi, jak ty uważasz na zaporówce,
bo na przykład często i gęsto gdzieś słyszę, na przykład, wiesz, tam gdzieś była stara droga zalana, wożą zestawy na drogę. Bardzo tego, tak, bardzo fajny temat. Wiesz co, no zazwyczaj te duże wszystkie wody to są jakieś tam powyrobiska, jakieś kopalnie piasku, czy tak jak choćby woda, na której się teraz znajdujemy, jako odstojnik w ogóle, ścieków bytowych i wszystkiego dla całego Górnego Śląska. De facto były to wcześniej dwa zbiorniki, ale to są zbiorniki powyrobiskowe, tak jak powiedziałem, czyli zbiorniki po kopaniu akurat piachu, jeżeli chodzi tutaj o Dzierżno, o którym mówimy. No ale tak jak też mówisz, jeżeli jest taka możliwość, to staram też się korzystać ze starych map, jeżeli takowe są. Na przykład pamiętam też taki temat na Rybniku, kiedy w moje ręce trafiła właśnie stara mapa, na której idealnie było widać stare koryta rzeki i wszystko po kolei. Oni nazywali to drogą, a to tak naprawdę był jakiś wał, który był między dwiema rzekami, wiesz o co chodzi. Okay. Naturalnie tak jak koryto po prostu, wiesz, wyrzeźbiło sobie w ziemi. No i wszyscy stawiali na tą górkę. Ktoś mówił, że to jest droga. Faktycznie to był wał po prostu. Tak, takie było moje zdanie. Gdzieś obok po prostu było mnóstwo lasów. No ale wyniki tam mieli na takim, bo wiesz, bo chodzi mi o to, że ktoś na przykład powie, no, że wiesz, tam była stara droga, nie? Czy asfaltowa, cokolwiek, nie? I zauważyłem, że większość karpiarzy tym się kieruje, że wiesz, na te twarde wywożą tam. Nie, ja... Wywiózłbyś tam? Nie. No właśnie, no. Znaczy, tu wiesz, to jest też to, co ja nieraz Tobie wspominałem już, czy jak rozmawiamy mnóstwo czasu, czy przez telefon, czy jak piszemy ze sobą. Ja staram się w ogóle nie łapać na twardych miejscach. Albo łowię na przejściach, na delikatnym namułku, albo stricte w centralnym mule, w mule. Ale zazwyczaj są to po prostu wypłaszczenia, są to końcówki jakichś, kurcze właśnie stoków, końcówki zejść, takie, załamania, tak. Zresztą sam też widziałeś mniej więcej, jak nie, no żeśmy, tak, wiesz, tak, jak żeśmy tego szukali. Nie? Tutaj zresztą, jak rozmawialiśmy na Dzierżnie Dużym, łapiesz trochę w inny sposób niż inni, chociaż myślę, że teraz już pewnie osób Ciebie podpatrzyła, bo oprócz Ciebie tu też jest kilku fajnych karpiarzy i oczywiście, pewnie tak. I łapią, wiesz, troszeczkę inaczej niż wszyscy, czyli gdzieś szukają jakichś tych wejścia tej chłodnicy, jakichś dziwnych tematów, gdzie tam w ogóle duża ryba nie wchodzi, tylko kurczę... Wiesz co, ja uważam, że na obojętnie jakiej wodzie, nawet nie patrząc już się na same zaporówki, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest lokalizacja tak naprawdę tego jedzenia tych ryb. Czyli miejsc, gdzie one, wiesz, gdzie one po prostu się... Wiesz, teraz nie mówię, bo one pewnie są jeszcze pogrupowane. No w tej chwili, no, bez przyznajemy się, bez bicia. No, piąta nocka idzie i w dupę dostajemy, ale po prostu tutaj nie ma tych ryb, bo gdyby po bokach łapali ludzie, no to moglibyśmy pomyśleć sobie, że coś źle robimy, nie? Tak, że praktycznie się nic też nie dzieje. No. Nie. Tutaj chodzi też same tak, leonidasy przebrzydły. No, no to co praktycznie bierze tutaj cały rok, że tak powiem. Nie? Zawsze się paskudzi. Także ja wiem, że jeżeli znajdę jakieś pola właśnie racicznicy, szczerzuj, czy miejsca, gdzie jest dużo ochotki, bądź kiełża, to są 100% miejsca. No ale nie znajdziesz tego na twardych rzeczach, na jakichś... No nie, no bo na betonie takim twardym, na piasku czy na żwirze, no jedyne co może być faktycznie to tak naprawdę, wiesz, kamienie czy drzewa mogą być poklejane właśnie racicznicą, nie? Wiesz, czy między tym szczerzuja może być jakaś, wiesz co, wydaje mi się też nieraz, że to taki może być mit, bo nieraz, znaczy mit, nie wiem, tak sobie w tej chwili tak pomyślałem sobie, skąd się to może wziąć, bo na przykład często i gęsto pokazują, są takie ujęcia z drona, nie? No. Że jest, wiesz, jakaś łacha i wiesz, znaczy jakieś wypłycenie i te karpie przypływają. No. No dobra. Tam karpie to, są one tam mogą być, ale one tam, mogą się wygrzewać, no, wiesz, proste, cokolwiek, ale wcale nie żerować. Ile razy masz taką sytuację, że karpie tam stoją, ale nie żerują, w ogóle nie żerują. Oczywiście, że tak. Są gdzieś, przy samym markerze, albo gdzieś, wiesz, są centralnie nad miejscówką, a w ogóle z tych miejsc nie biorą. Także no, to wiesz. Po prostu nie żerują, nie? I tak sobie pomyślałem teraz, że to też taki może być mit. Wiesz, taki... Znaczy, wiesz, to akurat może teraz źle to powiedziałem, bo wiesz, jeżeli mam już te ryby nad markerami w miejscach, które łowię, no to zazwyczaj te ryby nie, mam. Nie, ja mówię o czym innym, Darku. Ja wiem, o co chodzi, jeżeli jest jakieś wypłycenie, ktoś przelatuje właśnie dronem i często jest tak, że nagle jest to wypłycenie, jest jasna plama i nad tą plamą stoją ryby właśnie. No, nie? No i myślą ten... Ja mam wrażenie, że one wtedy po prostu gdzieś metabolizują, po prostu przepalają sobie te jedzonko, grzeją się. Też tak myślę, bo te miejscówki potem się okazuje często i gęsto w ogóle nie odpalają, nie? Znaczy, wiesz co, ja kiedyś jak zaczynałem swoje łowienie, jak startowałem właśnie od tematu żwirowni różnych, czy na Opolszczyźnie, czy nawet gdzieś tutaj u nas na Śląsku, to skupiałem się właśnie na, wiesz, patrzę się charakterystyka dna, nagle jakaś, wiesz, jakaś górka. Mówię, to jest to i to wiesz. Jest, wszyscy tak mają, nie? A teraz staram się po prostu, nie mówię, że te górki mi nie pomagają, bo tylko patrzę się na, wiesz, na stoki w okolicach tych górek. Ale stoki, nie? Na tak, przykład, na zejścia. No bo nie, tam nie, nie sama góra, bo co on tam może tam szukać? Znaczy z tych górek, z tego wszystkiego, nawet jak to obsypiesz, to idąc prawem fizyki i tak wszystko spadnie obok. Wszystko spadnie na dół, dokładnie, nie? Dokładnie. Więc staram się, wiesz, znajdować po prostu różne stoki, różne strony tych stoków, tych spadów. Tak jak mówię, zaczynam na pewno od obławiania właśnie stoków, które są ułożone na stronę południową, czyli do słoneczka. Tam, gdzie słońce, wiesz, przechodząc, dogrzewa po prostu cały dzień. Jeszcze w czystych wodach, tam, gdzie tak naprawdę te promienie słoneczne po prostu mogą dojść, nie? A powiedz mi na zaporówce, bo wiesz, bo na przykład często jest taki kolejny taki tekst, że na przykład jak przychodzi jesień, zima i tak dalej, to żeby ryb szukać na głębokich wodach i tak dalej, to wcale gęsto, często i gęsto wcale się nie sprawdza, wcale te ryby no nie, no to jest też nie taki, są. To jest też taki temat, jak nawet żeśmy też rozmawiali, wiesz, wydaje mi się, że wtedy po prostu, jeżeli jest łagodna ta jesień i łagodna ta zima,
to zauważ, że ostatnie jedzenie, ostatni pokarm kończy się gdzieś właśnie... Przy brzegu, nie? Tak, gdzieś w strefie przybrzeżnej, w litoralu, wiesz, w tych zgniłych rzeczach, tam po prostu jest jedzenie. No i ja sam łowiąc gdzieś, wiesz, na żwirowniach, które są naprawdę głębokie, łowiłem z metrowej wody na koniec listopada. No właśnie, wiesz, no. Ostatnio jakiś czas temu właśnie kilka osób się do mnie odezwało, mówi: Stachu, kurczę, złapałem jakąś zimową rybę, ale pod brzegiem, z płytkiej wody. Ja mówię, no tak, no tam jest pokarm, są ostatnie resztki pokarmu, albo na przykład ubierająca roślinność i tak, tego typu rzeczy. Tak, gdzieś jeszcze te ślimaki buszują, wiesz, co, one sobie gdzieś też podpłyną, coś tam dziubnąć. Oczywiście nie? Wiadomo, że ktoś, tak jak byłeś na Magnumie, połapałeś z głębokiej wody, nie? Tak, wiesz, tam mówiliśmy z wypłaszczeń tam... takich około 8-metrowych, łowiliśmy też spół. Wszystko właśnie... A to już była taka totalna zima, nie? Wiesz co, no tą rybę, którą wyciągnąłem, tą największą, to tak naprawdę 3/4 zbiornika było zamarznięte. Łowiłem praktycznie na granicy lodu, w nocy było minus 7 stopni, napadało prawie po kolana śniegu. Zresztą tam była też historia z moim zamarzniętym kowrotkiem, zamarzniętym sprzętem, ze wszystkim. Także, no ale szczęśliwie się to wszystko udało. Znaczy generalnie trzeba po prostu tych ryb szukać. No ja mówię, tutaj jak jest tak, ten koniec jesieni, czy to będzie zaporówka, czy nie zaporówka, ale lepiej chyba bliżej brzegu tych ryb szukać. Czy jak to, no właśnie, bo to są jakieś takie, wiesz, takie klasyczne wody, na zaporówce właśnie. Znaczy wiesz co, to jest też tak naprawdę uzależnione od tego, czego te karpie szukają. Tutaj tak jak Ci mówiłem, nawet po samej specyfice pysków tych ryb, zwrócimy sobie uwagę może później na to, żebyś sobie zobaczył, jak wyglądają nawet te ich przystawki, jak są ułożone pyski. Te ryby pobierają, w moim mniemaniu, praktycznie cały pokarm z toni. No tak, tu jest przecież, tu jest dafni, kiełża. Widziałeś, tu jest dafni, kiełża, wiesz, co chodzi. Nie mówię, że nie jedzą ochotek, które są na dnie, gdzieś tam, tak jak no ci pokazują. W końcu te nasze kulki zżerają, tak? Tak, tak, czasem to nawet widać, jak holuje, jak Ci mówiłem, że on wychodzi cały gdzieś tam czarny, później z mułu, nie? Umorusany, nie? No ale tak jak Ci mówię, no wydaje mi się, że te ryby gdzieś żerują po prostu w toni. Jakby nie patrzeć, przemierzają też te kilometry na tej wodzie właśnie w poszukiwaniu pokarmu, który też dryfuje. To często też widać tutaj, jak pływa tak zwany flejarz. Łódka od gościa, który właśnie poławia te fleje, te wszystkie właśnie skorupiaki, drobne ustroje, te dziwne rzeczy. Łapie to z takimi specjalnymi siatami. I zazwyczaj tam, gdzie jest ta łódka, tam zawsze też są ryby. Bo on doskonale wie, gdzie jest żarcie. Za tym idą pierwsze leonidasy, a za leonidasami wjeżdżają właśnie karpie z nimi. Idą karpie, dokładnie. I tak jakby, wiesz, tutaj mam wrażenie, że wspomniałeś też o tych 5 dniach, które mamy tak naprawdę bez ryby. Ja mam tutaj wrażenie, że troszeczkę w moim wykonaniu był to falstart w tym roku. Troszeczkę chciałem się tak oszukać. Wiesz, no nie oszukujmy się, no mieliśmy kilka ciepłych dni, nawet rozmawialiśmy wtedy i zaraz po tym przyszły mrozy do minus 10, no, minus 12. Nawet był plan, żebyśmy na Magnum pojechali, nie? A Magnum zamarzło po prostu, nie? Tak, tak. Tak więc wiesz, te ciepłe dni, ta ryba troszeczkę moim zdaniem, wiesz, teraz potrzebuje stabilizacji. Czyli tego, co tak naprawdę nadchodzi na przyszły tydzień. To fajnie, bo wyjeżdżam. Czyli 12, 14, 13 stopni w ciągu dnia. No woda, widziałeś sam dzisiaj, woda ma 5,8 stopnia. No tak, no to... tak. To i tak jest dobrze. Znaczy ona się wymieszała w ogóle. To też właśnie, to jest to kolejna też rzecz historie, na dzień niedużym, bo to też trzeba zwracać uwagę. Znaczy inaczej, z tego co rozmawialiśmy, każda zapowiedź, jezioro takie naturalne, nazwijmy to, tak? No. Ono zawsze będzie miało te temperatury wody, jakby nigdy nie będą jakimś większym zaskoczeniem, tak? Że wiesz, że te południowe stoki szukamy tak. I tak dalej, wypłyceń, wiadomo. Ale na takim zbiorniku zaporowym warto się rozpatrzeć, czy rzeczka, która nie wpływa do niego, nie niesie na przykład ciepłej wody, tak jak ta chłodnica potrafi nieść. No. Oczywiście nie cały czas, ale w tak, jakimś ale cyklu, jak poprzemysłowo... to też zwracać uwagę, nie? Widziałeś sam na weekend, co było wczoraj, że nagle ta woda przestała już być taka ciepła, jak na koniec tygodnia. Jo. 9 stopni mieliśmy pod brzegiem, a teraz 5,8. No to jest po prostu... To też jest uzależnione po prostu tym, co bezpośrednio do niej spływa, nie? Od ilości tego wszystkiego. No i ten wiatr jeszcze, pamiętasz, ten wiatr ze śniegiem, co tutaj... Bo teraz to wybełtało, to wszystko nie? Wymieszało, kurde, wyrównało się. I te ryby po prostu ewidentnie nie mają ochoty żerować skoki ciśnień. Choć no widzisz to, już na tych dalekich miejscach... To, gdzie byś nie łapał, to te rzeczy są takie tak, same. Tak, ale widzisz już na tych dalekich miejscach, na końcówkach tych burt, tak naprawdę na rancie tej burty, która wychodzi właśnie do samego wpływu, już zaczęły się pojawiać leszcze, których wcześniej nie było. Tak, tak. Dzisiaj więc dwa. Wiesz, gdzieś zawsze się, mimo tego wszystkiego, że tutaj bardzo często lesz nie jest wyznacznikiem tego, że zaraz będą karpie, ale już w wnęconym miejscu, w naszej szteli już pojawia się jakiś ruch, prawda? Tak, tak, tak. Nie, no tak, bo czyli słuchaj, wiesz, i tak samo dzieje się w głowie. Więc miejmy nadzieję, że jest to dobry znak i po prostu coś niedługo coś się ruszy. Się w zasadzie każdy, kto zna choć trochę tą wodę, to mówi i powiedział to samo, że to tutaj będzie, wiesz, jak... Tak. To się po prostu się odpali, tak. Nie? Dobra, a powiedz mi, bo też mnie zaciekawiłeś, ptaki, nie? Że no. Mówisz, kurczę, byłem, no, bo mówię, generalnie... lubię z sobą rozmawiać, bo wiesz, z wieloma karpiarzami, jak rozmawiam, to takie utarte mają rzeczy, te legendy miejskie, takie pierdoły. A co, kulki i te tematy? Wiesz, ogólnie, wiesz, no, to już jest w ogóle... Stereotypy tak, mocne, tak, kwestie zanęt i przyponów poruszymy w kolejnej części, w drugiej, bo będą dwie części, także na drugą zapraszamy z Darkiem. Tam się skupimy o przyponach, zanętach, ale wróćmy do zaporówek. Ptaki.
No. Też mi zaczęłeś opowiadać o nurugęsiach, o tych czernicach, nie? Tak. Ja mówię, co, what the fuck? Wiesz co, po prostu ja się zaciekawiłem, przyjeżdżając tutaj kiedyś, było to 2 lata temu, przyjechałem nad wodę i strasznie zastanawiało mnie, dlaczego akurat te kaczki nurkują, wiesz, w tych samych miejscach, w danych pasach. To nie chodziło bezpośrednio o to, że one, nie wiem, nurkowały tutaj, tylko wzdłuż, na całym pasie. I wiesz, i wsiadłem do pontonu, wziąłem echosondę, zacząłem to sprawdzać i okazało się, że właśnie one nurkowały na wypłaszczeniu, które było tuż zaraz ze spadem, gdzie były dosyć duże różnice dna. Tym samym były to miejsca, bo wyciągnąłem później jakiś kawałek drzewa stamtąd, zresztą to było też w relacjach, gdzie było mnóstwo jedzenia, mnóstwo kiełża, ochotki. Wszystko, dziękuję. I zacząłem czytać o tych kaczkach i okazało się, że głównym pożywieniem tych kaczek właśnie są drobne skorupiaki, takie jak kiełże i tak dalej. Więc... A gdzie skorupiaki? No proste, to i karpie tak samo, nie? I to są takie rzeczy, które... Nikt oprócz ciebie, znaczy kiedyś było tak, że wiesz, że się mówiło na przykład, że pamiętam, że dziadek gdzieś tam przy kaczkach łapał, ale to było na takim stawie, gdzie ludzie chlebem te kaczki karmiły, więc te ryby wchodziły. Chociaż też na przykład na kąpieliskach jest też nieraz, że wiesz, tu się ludzie kąpią, tak. a na rancie tego, wiesz, tego wzruszonego mułu ludzie łapią ryby, nie? Ryby, tak. Ale mówimy o zaporówkach i o tych, kurczę, i o tych ptakach. Naprawdę... No takim kolejnym, wiesz, to mnie bardzo zaciekawiło i zacząłem bardzo dużo czytać na ten temat i to miało naprawdę, wiesz, to odegrało wielki wpływ, jeżeli chodzi o moje łowienie tutaj. Kiedy tak naprawdę przyjeżdżam nad wodę, jest listopad czy grudzień, tak jak mówię, no i wiesz, nie wiesz, od czego zacząć, pomimo tego, że znasz trochę wodę, wiesz. Dla mnie takim najważniejszym czynnikiem było po prostu to, że gdzieś właśnie w tych miesiącach ta ryba jest tutaj skupiona. Dlatego, bo ty się potem przenosisz gdzie indziej, szukasz innych miejsców, innej szczeli. Przenoszę się w całkiem inne rejony zbiornika, ale chodziło też o to, że mimo wszystko ta rzeka tutaj niesie cały czas cieplejszą wodę. W tej rzece cały czas jest mnóstwo naturalnego pokarmu. Tak. Także obligatoryjne jest to, że ja nie mówię, że ta ryba będzie tutaj cały czas, ale gdzieś częściowo te ryby, które, wiesz, no sami widziałeś, że karpie nie śpią, wiesz o co chodzi. Po prostu robią się mniej aktywne, ospałe. Dokładnie, i tak ale dalej. Zawsze żerują cały tak. rok. I wiesz, i część tych ryb po prostu od razu tak sobie wyszuszyłem w tej głowie mojej, że część tych ryb może właśnie wychodzić do tej rzeki, czy gdzieś podjadać z tych miejsc, gdzie wiesz, tam typowo tych szteli, gdzie nurkowały te kaczki i tak dalej. I takim, wiesz, fajnym też tematem było to, że miałem też okazję tutaj być jednego roku, kiedy było bardzo dużo liści na wodzie, wiesz? No właśnie, chciałem to zapytać się właśnie o te liście, bo zaintrygowała mnie ta kolejna rzecz. Oczywiście to jest rzecz, która się nie wydarzy na... Na zawołanie na psychiatrze. Znaczy nie, chodzi o to, że nie wydarzy się ta rzecz na jeziorze naturalnym, takim, gdzie ta woda, temperatura wody jest taka sama, a ty żeś to zauważył tutaj, gdzie jest właśnie ten wpływ troszeczkę ciepłej wody. Tak, wtedy też pierwszy raz zobaczyłem, że tak naprawdę, wiesz, koryto tej rzeki, która wpływa, idzie tak naprawdę, wiesz, równolegle do miejsca, w którym siedzimy. Ale zastanawiało mnie to, że będąc praktycznie na środku, gdzieś tam jak szukałem sobie miejsc, patrzę się na wodę, to był okres właśnie gdzieś październik, listopad, coś w tym stylu, patrzę się na wodę i wiesz, mnóstwo liści płynie. I co było charakterystyczne, te liście nie płynęły właśnie, wiesz, tak jak byłem naprzeciwko koryta tej rzeki, one nie płynęły na mnie, Stasiu, tylko to się normalnie rozdzielało. Na dwa. Tak, i największa część tych liści płynęła właśnie wzdłuż brzegu. Więc ja już wtedy wiedziałem, że wiesz, prąd bezpośrednio, tak jak ta rzeka wpływa i tak jak idzie te korytoce, one meandruje i zawija się wzdłuż tego brzegu. Kolejnym potwierdzeniem tego była temperatura. Czyli tak jak nawet sam powiedziałeś, że pod brzegiem woda miała 9 stopni. 9 stopni na środku. I wiesz, i większość tej wody, która właśnie idzie samą kłodnicą, samą rzeką, porusza się wzdłuż tego brzegu. No i obligatoryjnie po prostu. I ta ryba to musi przyjść. Tak, ona tu szczególnie na jesień. I wiesz, drugi kiedy się taki, woda wychładza. Tak, nie? I drugi taki pasek z tymi liśćmi płynął dosłownie w linii moich markerów. Tak jak już miałem, wiesz, tak jak już miałem zaznaczone. Markera, bo już jednego miałem gdzieś tam na wodzie. No i wiesz, i od razu mi to znowu ruszyło. Że tam też jest ciepła woda. Tak, i ty, ale ta woda to było tak, że żeśmy pływali, jak żeśmy pływaliśmy i co były, przy markerach było 7 stopni, na środku 5 i znowu przy brzegu około 7, pamiętasz? Tak, na zaznaczonych właśnie miejscach, na tych, co żeśmy pływali, to właśnie to 4-8 było tam dalej, a później napłynęliśmy mniej więcej środkiem i było 7,5, nie? No to są takie, kurcze, no są właśnie takie rzeczy, o których rozmawiamy, że, bo to zaporówka jest, bo mówię, na naturalnej wodzie, jak ja przyjeżdżam, to całkowicie inaczej bym tutaj, wiesz, myślał o tej wodzie. Znaczy, wiesz co, zasadniczo tu na większości wód, tak jak zaczęliśmy już nawet naszą rozkminę wcześniej, odnośnie łowienia, wiesz, z usieni brzegowej, tutaj łowi się tak samo, tutaj bardzo często łowi się, wiesz, na krańcach pierwszego spadu, właśnie na półkach. To jest takie charakterystyczne. Tak, też wielu osobom, jeżeli o to chodzi, czy na zawodach, czy na nawet takich, powiedzmy, lepszej rangi zawodach, pomagałem trochę chłopakom właśnie w szukaniu takich miejsc. No i to też robiło im naprawdę dobre wyniki, więc tak jak mówię, to co tutaj mam sprawdzone przez, może nie przez wiele lat, które tutaj siedzę, bo to są raptem 4 lata, tyle że wiesz, że to są oto godziny, nie? Tak, tak. Bo w moim tak. przypadku to jest mnóstwo nocek, mnóstwo siedzenia nad wodą, wiesz. Ale te rozkminy, wiesz, bo tak. Słuchaj, bo wiele osób popełnia taki klasyczny błąd, że przyjeżdżają na jakąś sztelę na przykład w kwietniu, w maju, łapią ryby,
i potrafię się tej sztyli przykrzepić do końca roku. No nie, i gadać, no, że wiesz, że ryba nie bierze, że się ożarła. Pamiętam, kiedyś takie rzeczy były, że przyjechali chuje karpiasze, sorry za przekleństwo, no, nasypali żarcia i teraz no ryby nie biorą, panie, wiesz. Tych ryb po prostu tam nie ma, one migrują. Karpie w każdym zbiorniku migrują. W każdym jednym zbiorniku karpie przemierzają metry, kilometry w poszukiwaniu pokarmów. Nawet w zimę, pamiętasz? Oczywiście. Taki jest taki filmik, gdzieś tam znaczyli karpia, te niemieckie, karpia, gdzie nie? były GPS-ami poznaczone. W zimę, te karpie gdzie był ten mit, taki kolejny urban legend, że karpie siedzą i śpią. Część ryb taka była, widziałeś, które się nie oddalało bezpośrednio zimowiska. Nie za daleko, ale było takie. Ale były takie, które pływały cały czas. To co dopiero w lato? No, nie ma o czym w ogóle mówić, nie? Bardziej ten pokarm się, wiesz, wszędzie roznosi i trzeba na to zwracać uwagę. No, karp będzie tam, gdzie jest pokarm. No bo wiesz co, tutaj jakby zobacz, są też ryby, tutaj duże ryby, dwójko z przodu, które łowiłem na tej wodzie, które, wiesz, mówi się też o terytorialności tych ryb dużych i tak dalej. A ja to całkowicie łamałem, bo wiesz, to było uzależnione porami roku. Bo wiesz, na wiosnę na przykład łowiłem tego karpia tutaj, za 2 miesiące łowiłem go na końcu zbiornika 5 km dalej. Wiesz, rozpoczynały gdzieś się tematy ciągów tarłowych, te ryby zaczęły przemierzać właśnie już najedzone. Właśnie tego jedzenia, to też jest specyficzne miejsce, bo tego jedzenia dla tych ryb po prostu tutaj jest najwięcej w danym okresie. I to jest tak naprawdę najpłytsza część zbiornika, więc tutaj i ta woda najszybciej się nagrzewa, ma szansę się najszybciej nagrzać, bo de facto już pływa cieplejsza, jest więcej jedzenia i jakby zobacz, jest to też najwęższa część tego zbiornika. Czyli ciągle konkluzja jest sama, ciągle ta sama, czyli szukamy jedzenia, czyli tak, to co opowiadasz, na tych załamaniach, gdzie... Tam, gdzie naturalnie to jedzenie może po prostu się znajdować. Tak jak ci też mówiłem, że bardzo duża część tej burty, którą też obawiamy, z prawej strony, zobacz, duża część, myśmy tego tak dokładnie nie opłynęli, ale jakbyśmy mieli troszeczkę więcej czasu, nie byłoby takiego wiatru, jak jest teraz no, tego wszystkiego, jest, to idealnie pokazałbym ci to na sondzie czy na stukadełku, że bardzo duża część wypłaszczeń, początków tych wypłaszczeń, bezpośrednio po zejściu tej burty, jest twarda. To są miejsca, które już są, wiesz, co... Dzierżarty. Tak, te ryby tam po prostu podpływają i jedzą, nie? Zresztą po paru dniach, jeżeli wejdą mi ryby, no to moje miejsca też takie będą. Ale to chyba tak wszędzie tak, jest. Po prostu zaraz się klepi chorobi. Wytrzepią to, i, ale zauważyłeś, że dalej będą przychodziły do żarcia? Tak, to jest to, właśnie... To już się nauczyły, nie? Wiesz, to jest właśnie ważne też, bo tak jak ja ci mówię, ja nigdy nie gloryfikowałem tematu cudowności jakichś tam przynęt, czy kulek, czy jakiejś serii. Choć wiesz, ja jestem mocno przywiązany do tematów krylowych i zawsze będę. Kryle, squidy i gdzieś tak dalej, to są... No, o tym pogadamy później, bo zdradzi wszystkie tajemnice i w kolejnej części powiedzą, że no to... Darek się wygadał, nie? Znaczy, Darek się nie wygadał, Darek ostrożnie bardzo mówi, dlatego no, czasem oczy idą do góry, bo nie chce wszystkiego też powiedzieć. Nie, no, pewnie, no żartuję. Że tak, ale generalnie... Myślę, że jest to temat na kolejne odcinki i z chęcią się podzielę z wami tą wiedzą. To... No, dokładnie, bo... Znaczy wiesz, ja ci powiem tak, tą wiedzę, którą przekazujesz, ona jest bardzo fajna, ale zauważyłem, że karpiarze mimo wszystko są zajebiście leniwi, wydaje im się, że kulka robi za nich robotę. Nie. Zwalają winę na wszystko, totalnie wszystko, tylko nie na to, że przyjechali nad wodę, rozłożyli sprzęt, podniecili się namiotem i wędkami i obalili się na wyrku nowym. No nie? I wywieźli, nie wiedząc, i po prostu wwieźli na Janka i zrobili tylko w imię ojca i syna, żeby coś wzięło, nie? A czy wiesz co, ja sam... Rzadko to się kończy jakby jakby kończąc ten temat właśnie tych kulek, tych mitów, tego wszystkiego, to zobacz, jak ciężkie jest to, wydamy nawet jako osoby, która handluje spożywką, nie? No. Jak ciężkie jest to, ja powinienem się modlić, nie? Żeby ktoś złowił karpia na moją kulkę, którą ode mnie kupił. Bo wtedy on wróci, prawda? Tak. Ale nikt nie patrzy się na ważniejsze aspekty, czyli tak naprawdę lokalizację ryb, znalezienie odpowiedniego miejsca. Już patrząc się później, tak jak wiesz, nie będę wspominał tu o zestawach, bo o tym gdzieś tam to też później będzie. To jest temat na inną rozkminę, ale wiesz, jest masa innych rzeczy, które mają bezpośredni wpływ znaczy, na końcowy wynik. Znaczy wiesz, nie wchodząc już dalej w szczegóły tych kulek i tak dalej, bo mówię, będziemy w drugim odcinku na ten temat rozmawiać. Przede wszystkim masz dobry towar, to masz dobry towar i koniec, kropka. Jesteś pewien do i koniec, nie? Najważniejsza jest ta sztela, to co rozmawiamy, szukanie na tych zaporówkach troszeczkę. Generalnie po prostu na zaporówce warto to jest tak, jak ty mówisz, nie? Sorry, że ja to mówię tak autorytatywnie, bo ja nie łapię na zaporówkach, jestem typowym szczurem śródlądowym, tylko tak jak rozmawialiśmy, no... Nie, to jest logiczne gdzieś, jak można znaleźć starą mapę, jakieś stare rzeczy, gdzie będą wycięte lasy, bo Stasiu, to trzeba, karcie, trzeba z tego korzystać, bo pojawiając się pierwszy raz nad wodą, nie jesteś w stanie wiedzieć, w jakim 600 miejscu 600 hektarów i jesteś w ciemnej dupie. Wiesz, albo możesz się patrzeć na to, że widzisz, gdzie są ludzie. Tam, gdzie pojawiają się karpiarze, no, to też jest kolejna. To jest taki najprostszy temat. Tam, gdzie jest, wiesz, tam, gdzie jest ruch, tam zazwyczaj też są ryby i są też ludzie przy tym, bo tak to wygląda, nie? No, ale tak naprawdę właśnie takie stare tematy, jak jakieś mapy, czy choćby rady życzliwych osób, bo wiesz, że takich osób mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, jest dosyć dużo jeszcze, także... Coś podpowiedzą i tak dalej, warto się tym gdzieś sugerować, przynajmniej co tu jest, gdzie zostało coś zalane, tak? Stare jakieś lasy, jakieś... Wiesz, lasy nie jest dużo mitomanów, wiesz, i tak samo i na tej wodzie, którzy...
wiesz co, no gdzieś tam uwierzyli sami w kity, które żenią, wiesz o co chodzi. No, no. A żeby poznać dokładnie, wiesz, każdą jedną wodę, tym bardziej tak dużo, to trzeba na nią spędzić mnóstwo czasu. Nie? No tak, ale wiesz, te tipy, które teraz tutaj znaczy, opowiedziałeś... To jest po prostu też ułatwienie dla osób, które najzwyczajniej tego czasu po prostu wiesz, nie mają. Nie? Wiesz, fajnie, jak poruszyliśmy te tematy, bo te mity, legendy o tych twardych górkach, no. Wiesz, szukanie, wiesz, wszyscy co pierwsze co robią, tam jest taki ładny, twardy blacik, nie? No. Ja nie mówię, że tam się lip nie łapie, bo sam z takich twardych nie, no, rzeczy ja też łapałem. Czasem mówię z twardych miejsc, wiesz o co chodzi, i też mam wyniki z tych miejsc, ale zazwyczaj nie kojarzę tego z dużo rybą, no tak ci to powiem. Tak, nie? Ale wiesz co, ja zauważyłem też, że te twarde miejsca, no. To ja kojarzę wiesz czym, gdzie je łapię ryby? Na łowiskach komercyjnych. Bo to jest, wiesz co, to są najczęściej miejsca, gdzie te ryby po prostu wybrały ten muł, gdzieś jest, wiesz no. O co chodzi, nie? Wiesz, jak na takim łowisku komercyjnym masz, na przykład łowisko ma 10-15 hektarów, no. Ryby jest kurde do oporu, to one już mają taką konkurencję pokarmową, że tak naprawdę prawie, naturalnego jedzenia prawie nie ma, bo jest jedzone. No. I wiesz, i potem jest tak, że jak gościu pojedzie na taką wodę, oczywiście nie umniejszam nikomu, kto jeździ na wody komercyjne, bo sam jeżdżę na nie, tak. Tylko chodzi o to, że jak ustawisz głowę, no, tak jak łapałeś na wodzie komercyjnej, no. I przyjeżdżasz na taką zoporówkę, zaczynasz szukać twardych miejsc, to potem się kończy to po prostu... Znaczy tutaj też, Stasiu, wiesz, te miejsca takie, tak jak mówiłem, czyli na tym pierwszym spadzie, te, wiesz, te twarde półki, one też są dobre, bo gdzieś, wiesz, tu jest bardzo głęboko. Średnia głębokość tego zbiornika to jest 12 metrów. I wiesz, jakby chcąc, nie chcąc, jak znajdujesz te półki na pierwszym czy na tym drugim spadzie, mhm. Czyli od 4 powiedzmy do 6 metrów, to w dalszym ciągu to jest bardzo ostry spad. Mhm. Jakbyś się nie patrzył z toni, to jest jakaś tam, wiesz o co chodzi, te ryby nie napływają z dna, tylko czasem mogą naprawdę, wiesz, z toni wpłynąć. Mhm. Tak ci mówię, dlatego uważam, że też te różnice ciśnień, to wszystko tutaj, wiesz, ma całkowicie inny wpływ, nie? No. Kolejną taką rzeczą, o której też zresztą wspominaliśmy już, czy gadamy bardzo dużo, to jest temperatura wody. No sam wiesz o tym, nie? To temperatura, czyli termometr, to jest, wiesz. Tak, jeżeli chodzi o tematy właśnie wiosenne czy jesienne, to wiadomo, że w tych porach roku woda jest bardzo mocno wymieszana i praktycznie zawsze tyle samo, co jest przy powierzchni, jest na dnie. Aczkolwiek tutaj, wiesz, ta woda wchodzi z zewnątrz. Więc nie, tak, nie? Więc nie może być tak, że ona, wiesz, przy powierzchni będzie taka sama, jak wiesz, jak przy dnie. Właśnie, zauważ, że ten jeden kij, który mam blisko brzegu, złapałem tam chyba z 5 leonidasów, no. Jak woda była ciepła, teraz się wychłodziła i zobacz, stoi zestaw i nie ma ryby, no. Nie? Ale to jest też to, co patrzyliśmy, ryba... widzisz, w nocy. Może się to udało nawet wtedy nagrać z tą Dafnią, pamiętasz? Ile nagle się tego pojawiło. A teraz nie ma nic. Teraz nie ma nic. I też teraz na weekend tak samo też patrzyłem i wieczorem to, co ci mówiłem, były kiełże. I gadaliśmy z chłopakami, którzy łowią właśnie bezpośrednio tam w samej tej kłodnicy na tym wpływie. I to, co nawet Jacek gadał, czy Adaś. Mhm. Te małe karpiki, wiesz, jest mnóstwo kiełża się pojawia. Zaczyna się pojawiać właśnie, Dafni jest dużo i zaczyna się pojawiać kiełż. Za tym już wchodzą te małe karpie. Zresztą ja mam wrażenie, że one tam gdzieś są cały czas, wiesz. Tak, tak, tak. W pogotowiu i cały czas sobie gdzieś coś podjadają. Ale to jest, nie? Właśnie kwestia tej temperatury. To tak, tak. Właśnie, to jest takie... No, słuchaj, jeżeli tam w styczniu woda potrafi mieć 9 stopni czy 10... No to jest masakra, nie wiadomo. Ale to są takie... To cały czas rozmawiamy, szukamy tych takich najważniejszych rzeczy, czyli wcale nie trzeba potem, chociaż to o nęceniu będziemy rozmawiać w następnym odcinku, ale jeżeli znajdziesz miejsce, gdzie ta ryba żeruje, czyli te właśnie te załamania, o których mówiliśmy, żeby się nie powtarzać, cieplejszą wodę, no. Na słoneczne brzegi, bo też wiele osób nie zwraca uwagi nawet na to, czy brzeg jest wschodni, południowy, wiesz, czy północny. Też, nie? Taką istotną rzeczą jest to, że wiesz, tak jak zauważyłeś też pewnie, jak ja napływam na miejsca, z każdej jednej strony. Tak. Staram się, wiesz, najlepszymi dla mnie takimi hot pointami, że tak powiem, są miejsca, które schodzą się do jednego blatu, ale z trzech stron. To jest piękny niecka, temat, nie? Mam taką nieckę tam, tak, wiesz, tak, o tym, tak. gdzie schodzi na przykład z lewej strony, jest, już nie pamiętam, 5,2 albo 5,3 i tutaj jest 5,6 i nagle to się wszystko schodzi właśnie do 6 metrów i spad, którym napływamy jakby idąc prostopadle, wiesz, od brzegu, schodzi tak samo z 4,90 znowu do tych 6 metrów, więc jesteśmy tak naprawdę w tej rynnie, zresztą to ale wiele osób, by tak nie chciało łapać, wiesz, oni by chcieli nie łapać na tym, tylko no. Wyjść na górkę z tego, wiesz o co chodzi? No ale to są miejsca typowe dla leonidasów, no, i dla małych ryb, no, tutaj. No. Jest coś wiesz, jest. To jest też miejsce, nie? Które, wiesz, to jest też miejsce, z którego wyciągnąłem naprawdę dużo pięknych ryb, więc... Wiem. Tutaj, wiem. Wiesz, ten wybór tych miejsc jakby on nie jest w ogóle przypadkowy, bo tak jak mówię, ja już mówiłem w tych miejscach, zresztą ten, kto zna i kojarzy mnie teraz z tym zbiornikiem, to wie, że gdzieś tam okresowo obieram te same miejsca. Nie dlatego, że idę na łatwiznę,
No ale, no ale, tylko, ale co masz sobie utrudniać życie, łapać w miejscu, to w tak, ma ryb, to tak? Co mam pojechać teraz, żeby komuś żyło, pojadę 3 km dalej i nic nie złowię, nie? A oni tu wszyscy i tak przyjeżdżają, żeby łapać. No ale to i tak, wiesz, teraz ty, Stasiu, pojedziesz, to wiesz, co, wiesz, że zaczną. Ja wiem o tym, że przywiozą, to, to, to będzie klasyka, wiesz, kina akcji, że ja no śmialiśmy się z tym, że jak pojedziesz, to ten, przestaniesz mnie pilnować, to zaczną dowozić ryby. Będą ci dowozić ryby, to już wczoraj. A najlepiej z kanału tu stąd, kanału, tak. W ogóle to jest tak, takie też trochę przykre miejsce, że tak powiem, bo w zeszłym roku dosyć mocno tu z chłopakami walczyliśmy o to, co tutaj się wydarzyło. Z tyłu za plecami mamy kanał Gliwicki, dla tych, którzy nie wiedzą, no, co to jest. No tu jest, to jest właśnie jedna z części kanału Gliwickiego, tak naprawdę od momentu, aż od wypływu, od portu, od śluzy właśnie w Łabędach, aż do śluzy tutaj Dzierżno. Te 7 km jest martwe. Nawet teraz po odłowach, które tutaj były przeprowadzane w kilkunastu miejscach, nie wiem, ile jest tym prawdy, ile dokładnie było tych odłowów. Wiem, że odłowy były na pewno, ale wiem, że też, że chłopaki nie odłowili niczego. Zresztą rozmawiam tu z osobami, które wędkowały tutaj cały czas. No i w tym momencie nie ma tutaj ryb, nie? No i widzisz nawet sam, Stasiu, ten ta kolor ma, pomimo tego, że jest poziomione, jest zielone. Tak, widzisz to, nie? Także tym, no niestety, no. I tym mało optymistycznym akcentem chyba skończymy temat o zaporówkach, o tym, jak w jaki sposób podchodzisz, bo ja możemy, też, bo będziemy, no, bo dalsza rozmowa znaczy, to będzie... Czy to wiesz, że moglibyśmy będzie... gadać i gadać, nie? No, ale za każdym razem będziemy i tak wracać do tego samego, wiesz, Znaczy będziemy też przyplatać po prostu inne tematy, o których jeszcze też chcemy pogadać, tak, już pogadaliśmy właśnie w tym jednym, więc... Dokładnie, więc co, Darku? Idziemy ten, zjeść jakąś tą obiadokolację. Obiadokolację, dokładnie. Zestawy wywiezione. Może coś jeszcze strzeli. Miejmy nadzieję, że coś się jeszcze pojawi. Aczkolwiek a jak nie strzeli, to nie strzeli. Jestem wręcz pewien, że to nie są nasze ostatnie ryby, więc... Nie, no 100%. Nie ma o czym nawet gadać. Nie? Lecimy, nie? Jasne, piąteczka. Teraz troszeczkę underwater. Chciałem wam pokazać, jak udało mi się nagrać na Dzierżnie Dużym. Tu jest ten moment, o którym rozmawialiśmy z Darkiem, czyli moment przejścia stoku w stok, który się wyrównuje i na tej krawędzi zobaczcie, ile się zbiera się tutaj jedzenia. Op, Lesz próbował podnieść moją kulkę, na całe szczęście się nie zapiął. Cholernik jeden. Ale wracając do tego, zobaczcie, ile tu jest kawałków roślinności, wszystkiego, które są niesione wielkimi masami powietrza na takiej wielkiej wody, przepraszam, na takiej wielkiej zaporówce. No i tutaj naturalnie musi powstawać życie, kiełże, mchotki i tak dalej, czyli naturalny pokarm karpi, które będą tu przeszukiwać. I na tym załamaniu widziałem zdecydowanie mniej leszczy niż na obrazie, który tu widzimy. O, pierwsza próba Leonidasa, który chciał zastać mojego dumbbellsa. Tutaj macie stok, sam stok, czyściutki piasek, troszeczkę jakichś syfków i tak dalej. Wiadomo, one będą się niosły i one będą też osiadały tutaj na tych takich, zobaczcie, takie pofalowane to jest dno. Mam wrażenie, że to jest efekt właśnie tych wielkich ruch, masy wody, które będą w taki sposób to układać. I tutaj było bardzo, bardzo dużo leszczy, żerujący leszczy na mojej PV-ce. Fajnie, kolego, że wyjadłeś ją. Karpi w ogóle nie widziałem na żadnych kamerach, które zapuszczałem. No i tak się właśnie działo, że po prostu przez te wszystkie dni nie były łapane karpy. Gdzieś pojedyncze jakieś małe ryby, ale to nie o to chodzi. Hop! I znowu wypluł dumbbellsa. Tutaj, pomimo tego, że mówię, nie udało mi się nagrać karpi, to możecie zobaczyć sobie, jak leonidasy traktują nasze PV-ki, jak to wygląda, jak próbują zassać nasze dumbbellsy. I zauważcie, że o wiele gorzej im się to udaje na całe szczęście zasysać niż karpią. Po prostu wydaje mi się, że to po prostu ten pysk troszeczkę mniej, jakby słabiej zasysa, troszeczkę w inny sposób. Jeżeli przyjrzycie się dobrze głową leszczy, to mają już wysypkę tarmową. O, tutaj kawałeczek widać troszeczkę tej wysypki. Zaraz będzie lepsze takie ujęcie. Już się nie mogę, mówiąc szczerze, doczekać kolejnego wyjazdu na Dzierżno Duże i nagrać kolejnych świetnych ujęć underwater. I mam nadzieję, że uda mi się nagrać tam branie już karpia. Przez cały film będą kolejne próby podjęcia, to jedzenia z PV-ki, to tego dumbbellsa. Także tak to wygląda życie na podwodne życie na Dzierżnie Dużym.
Zapraszam Was na kolejną część, drugą, gdzie z Darkiem omówimy, porozmawiamy na temat przyponów, jego ulubionych przynęt, taktyki nęcenia na takich wielkich zaporówkach. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie posłuchać, jak on to widzi, bo naprawdę łapie on w zdecydowanie inny sposób jak większość karpiarzy. O, tu widzimy tą wysypkę targową. Także zapraszam Was na drugą część. Tutaj kończę underwater część. Jeszcze opluł kamerę Leonidas. Bajo mordeczki.